Czy wiesz, że światło podróżuje z prędkością prawie 300 milionów metrów na sekundę? To niewyobrażalnie szybko. Ale co to właściwie oznacza? Jak wpływa to na nasze postrzeganie wszechświata? Przygotuj się na krótką, fascynującą podróż po świecie fizyki. Zacznijmy od podstaw. Prędkość światła, znana również jako CE, wynosi dokładnie 299 792 458 metrów na sekundę. Oznacza to, że światło pokonuje niemal 300 tysięcy kilometrów w ciągu jednej sekundy. Dla porównania wyobraź sobie, że światło mogłoby obiec Ziemię 7,5 raza w jednej sekundzie. Niesamowite, prawda? Kiedy patrzysz na Słońce, widzisz je takim, jakie było 8 minut temu, bo tyle czasu zajmuje światłu przebycie tej odległości do Ziemi. To oznacza, że patrząc na Słońce, widzisz je z opóźnieniem. W rzeczywistości jego światło, które widzimy teraz, rozpoczęło swoją podróż do nas 8 minut wcześniej. A teraz zastanów się, co to oznacza dla naszego postrzegania wszechświata? Z każdą sekundą światło pokonuje olbrzymie odległości, ale mimo to, gdy patrzymy na najdalsze obiekty w kosmosie, widzimy ich przeszłość. Kiedy patrzymy na gwiazdy, widzimy je takimi, jakie były, gdy światło wyruszyło w podróż do nas. W przypadku niektórych gwiazd ten proces trwa miliony, a nawet miliardy lat. To znaczy, że patrząc w nocne niebo, podróżujemy w czasie, obserwując przeszłość wszechświata. Fascynujące, prawda? Weźmy przykład. Nasza najbliższa sąsiadka, galaktyka Andromedy, jest oddalona o 2,5 miliona lat świetnych od Ziemi. To znaczy, że patrząc na nią dzisiaj, widzisz światło, które opuściło tę galaktykę, zanim na Ziemi pojawili się pierwsi ludzie. Patrzysz na coś, co wydarzyło się 2,5 miliona lat temu. To prawie jak spoglądanie na kronikę wszechświata. Prędkość światła nie jest jednak tylko imponującą liczbą. Odgrywa fundamentalną rolę w naszym zrozumieniu fizyki i wszechświata. Albert Einstein w swojej teorii względności udowodnił, że nic we wszechświecie nie może podróżować szybciej niż światło. Ale dlaczego? Jak się okazuje, im szybciej porusza się obiekt, tym bardziej zakrzywia czas i przestrzeń wokół siebie. W skrócie, im bliżej prędkości światła się poruszamy, tym wolniej płynie dla nas czas w porównaniu do osoby, która się nie porusza. To zjawisko nazywamy dylatacją czasu. Wyobraź sobie teraz, że mógłbyś podróżować z prędkością światła. Co by się stało? Czas dla ciebie praktycznie by się zatrzymał. Dla zewnętrznego obserwatora wszystko wokół ciebie mogłoby starzeć się o wiele szybciej. To, co dla ciebie trwałoby tylko kilka sekund, mogłoby oznaczać lata, a nawet wieki dla innych. Można to porównać do podróży w przyszłość, ale na razie to tylko teoria. W praktyce prędkość światła wyznacza granice tego, co możemy zobaczyć i zrozumieć. Światło podróżuje z ogromną prędkością, ale mimo to istnieją obszary wszechświata, których nie możemy jeszcze zobaczyć, bo światło z tych miejsc nie zdążyło jeszcze do nas dotrzeć. Zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdybyśmy mogli przekroczyć tę barierę? Choć dzisiejsza nauka sugeruje, że podróże szybsze niż światło są niemożliwe, być może przyszłe odkrycia zmienią naszą perspektywę. Jednak dziś wiemy, że to prędkość światła określa zasady funkcjonowania wszechświata. Jest ona podstawą dla takich technologii jak satelity komunikacyjne czy GPS. Bez uwzględnienia efektów dylatacji czasu i prędkości światła, nasze systemy nawigacyjne byłyby zupełnie bezużyteczne. Każdego dnia korzystasz z technologii, która opiera się na zrozumieniu tej prędkości. Czy teraz już wiesz, że światło podróżuje z prędkością 299 792 458 metrów na sekundę? To niezwykle ważna liczba, która definiuje granice naszego wszechświata i możliwości technologiczne. Daj znać w komentarzach, jakie jeszcze tematy związane z kosmosem i fizyką Cię interesują. Chętnie porozmawiamy o nich w kolejnych filmach.